No hej, cześć, siemano wam wszystkim z tej strony Cino. I znowu gramy w Duel of Champions, no jak widać. No i teraz tak, obczaiłem wczoraj tą gierkę. Znaczy wczoraj. Obczajałem ją ostatnio, bo teraz jak to oglądacie, to nie wiem ile minęło dni od ostatniego odcinka. Zapomniałem. No, w każdym bądź razie, nieważne, ogarnąłem tą gierkę, jak widzicie mam 102 elo. Ogarnęłem ją w taki sposób, że teraz już wiem, do czego niektóre karty służą, jak się je używa. Ogólnie złożyłem sobie, czekajcie, zobaczę tutaj. Odblokowałem żółtodziu. No, wygrałem trzy pojedynki rankingowe z rzędu i mały pakiet. No właśnie, wygrałem trzy pojedynki rankingowe z rzędu. Bardzo się cieszę z tego powodu. Jak widzicie, stworzyłem sobie tutaj talię i odpę placy. Gdzie? Mamy mojego bohaterka, moją bohaterkę na jakimś dziwnym byku, nie wiem co to jest. Wygląda trochę jak Nidalee po jej transformacji. No i mamy te karty wydarzeń, tutaj jest stworzenia. Stworzenia ogólnie mam też, stworzenia mam bardzo fajne, jak dla mnie, bo mam te, czekajcie tutaj, mam te z szałem. I kiedy mi wpadną, tak już no... Jak już mam te na przykład, nie wiem, te 13-12 punktów zdrowia, mój przeciwnik ciągle 20, jak te karty mi wpadną, na przykład o ta, jak ta karta mi wpadnie, to po prostu mój przeciwnik nie wie co się dzieje, a ja go rozwalam. No tutaj mam jeszcze zaklęcia, to zaklęcia to już też kompletnie rozwalają, na przykład czekajcie, to ostatnio to po prostu ta karta wymiata, gniew ojca niebo, 6 punktów obrażeń, ten... dla latających jednostek. Albo to. 6 punktów obrażeń wskazanemu bohaterowi. Mam te karty aż 3. I właśnie ostatnio w meczu mi wpadły 2. Gdzie zostało mi 7 punktów życia przeciwnikowi 20. No i mu rozwaliłem jego dwie najgrubsze, że tak powiem, karty. I po prostu nawet go nie dotknęłem innymi kartami, nie zjemł ani jednego punktu życia, a on po prostu się poddał. Gdzie mi zostało 7, mógł mnie rozwalić, ale w sumie jak wywaliłem wszystkie karty na stół, to się chyba trochę obesrał, że tak powiem. Ogólnie to wam tam wrzucę screena z tego meczu, gdzie właśnie mi zostało tak mało, ten punktu życia, 7 chyba, nie pamiętam już. Ta karta też jest fajna łańcuch piorunów. Ogólnie to czekajcie, jeszcze tutaj mam, to są te łuty szczęścia, no właśnie, to też jest niezłe. Mogę bohaterowi tutaj zadać 3 punkty obrażeń, które to jest jeszcze fajne. Tą ogólnie, to tej jeszcze tutaj nie obczaiłem, nie wiem o co tutaj chodzi, ale ta też jest fajna, ta tutaj. No i ogólnie mam 60 kart w talii, dobra, ale że... Tutaj mamy jakiś pakiet. Otworzymy go sobie. O, czekajcie. Łód szczęścia. Zbiorowa mogiła. Mogiła, ciekawie. Weź kartę ze swojej dłoni i połóż ją odwróconą na szczycie swojej biblioteki. Usuń kartę stworzenia kosztującą 2 lub mniej. 2 ruchy lub mniej. Są 2 surowce. Surowce, właśnie dowiedziałem się co to jest. A tutaj niewrażliwość na odwet. Super. Strzelca mamy. Aktualizuj i teraz właśnie te karty bym sobie mógł dodać w sumie do mojej talii kart. JP Place'y. Ale chwilunia. Czekajcie, czyżbyśmy go mieli od razu w talii, czy nie? W ogóle dostaliśmy to? Czekajcie, bo teraz się teraz zgubiłem. Czy może to jest jakaś inna karta? Czekajcie, u momentu, gdzie to jest? To jest to. Ta karta ostatnio uratowała mi życie. Chociaż no na, nie wygląda na taką. Ale no uratowała. No kurde! Ej, chciało mi gdzieś to. Albo no już mam to tutaj w talii. Nie jestem pewien. Nie. No kurde, ej, nie mam. A może tu? Albo tu? Nie. Nie wiem.
A tu jest. Aha. Tylko czego nie mogę. Czemu nie mogę go dodać? Dziwne to. Chcesz się. Może dlatego, że po prostu to jest jakaś inna frakcja albo coś takiego. A tu mam jeszcze taką świecącą. Ej, patrz. Ogólnie nie, dlaczego nie mogę ich dodać? No i patrzcie, tylko takie coś mi zostaje. Może dlatego, że mam tu te karty szału takie. Właśnie widzę, że tu same mają takie, nie no, to już żywioła, ale same mają właśnie te takie tutaj znaczki dziwne. Nie wiem o co chodzi. Jeżeli wy wiecie o co chodzi, to możecie mi tam napisać jakoś, nie wiem, doradzić. O co tu z tym chodzi? Dobra, nieważne, to już jest nieważne. Teraz w sumie przechodzimy do meczu. Graj. Moja piękna Natalia, JP Playsy. Ogólnie czekajcie, tylko coś zobaczę, a nie. Dobra. Walcz. Szuka nam meczu. 5, 6, 7, 8, 9. No i znalazł. I pięknie, dobra. To teraz patrzymy. Zacząć z taką talią, w sumie tu mam już dwóch tych strzałów, no. A to pograłem? O matko, od razu się poddał. No wystraszył się mnie, zobaczył, że Cino gra, no to stwierdził, nie, dobra, nie będę. No to jeszcze raz. Dobra, czytuję. Teraz pewnie przegram. Co za talia? Powiem wam, że dość ciekawa. O, tak. Zostańmy przy niej. Nic ciekawszego pewnie by mi nie wyleciało, więc po prostu zostanę tutaj przy niej. Aha, mogę ruch zrobić? Nie mogę. Aha, czekamy na przeciwnika, tak. Dobra, więc tak. Zwiększamy sobie to. Ale ruchu nie możemy na razie zrobić, więc po prostu oddamy przeciwnikowi. Przeciwnik ma aż dwa różki. Kto to w ogóle ma? O, patrzcie, jak już tutaj grubo wylazł. Mag. Ma atak 2. Ciekawie. Najpierw bym potrzebował 3 punkty ruchu. I oczywiście 3 moje siły. Więc, żeby po prostu się wybronić, czekajcie, bo to jest latające stworzenie. Więc nie wiem teraz, czy dacie naprzód, czy nie. Nie no, damy na tyle. Damy na tył i rozpoczniemy. Znaczy zakończymy naszą turę, a wróg rozpocznie swoją turę. W ogóle ziomek ma 190 L, a ja tylko 128. I ja z nim mam grać, no super. Patrzcie jak on mnie jedzie. Ciekawie się robi. On tam wyszedł jakimś czymś. Czekajcie, pokażcie mi tę kartę. Świeżerczyk. Gdy zginie wrogie stworzenie, ta jednostka otrzyma licznik szału 1, który zapewnia... A, ciekawie. Więc można by tą kartą w sumie wyjść. Można. Albo... Czekajcie, niewrażliwość na odwet. Nie no, on nie ma aż tyle HP, ale znowu atak ma dość duży. No wyjdziemy tam. Aha, i możemy zwiększyć tutaj swoje to defensy. Czekajcie. Potrzebuję 4. Dobra, to przy następnym ruchu będę musiał to sobie zwiększyć. Aha, a teraz mogę go piznąć po prostu. A ten mi oddał i ten zdech! Jezu, co ja teraz zrobiłem? Ale to zrąbałem. Będę miał teraz minus 2 punkty. O, mnie teraz piźnie. Patrzcie. Co on teraz zrobił? Oż kurwa. Okej, dobra. Dobra, to było ciekawe, ale za to odsłonił swojego bohatera, a co ja tu mogę zrobić? Kurde, nie no, on ma aż 3 karty, bym musiał dwiema wyjść, ale nie mogę. Patrzcie, on mi HP teraz ściągnie. Jeżeli jednej karty nie wystawię, to on mi ściągnie 9 HP, ludzie, 11 HP mi zostanie. Ja pierdzielę, ej, co teraz zrobić?
Czekajcie, jak wystawię tego. O kurde, maciorę moją bym wystawił, ale no. Czekajcie, który tak mocno jedzie. No kurde. Nie, to wystawiłem tutaj, ale to tego sięgnę za te dwa punkty. No i patrzcie teraz, jak mi pojedzie. Kurde, gościu ma strasznie mocne karty. Zostanę w dupę. Ale jeszcze no nie wiadomo, nie wiadomo. Może się wszystko jeszcze pod sam koniec meczu zmienić. No i co teraz będziesz robić? O matko, dawaj. Co to jest w ogóle? Gdy to stworzenie pojawia się... A, polu, daj mi... Ziomuś, daj mi poczytać. Gdy to stworzenie pojawia się na polu bitwy, otrzymuje... możliwość przemieszczenia wybranego stworzenia wroga na inną dozwoloną pozycję. Ciekawy. Ciekawy. No i patrzcie, mówiłem, że mnie teraz pojedzie. O matko. I mi przestawił mojego ziomka. Trochę głupio zrobił. Trochę kurna głupio zrobił. Zaraz wam pokażę. Czekajcie. Oho, ho, cóż mi to dobrało. Noż moją piękną kartę. Czy wy to widzicie? Ja sobie, czekajcie, bo tam mocna ciora. Ale ta ciora aż za 5, no niech ją kurde drzwi ścisną. Ja pierdzielę, musiałbym się jakoś ich pozbyć. Mógłbym zablokować to na jedną turę. Mógłbym to kurna na jedną turę, tutaj brat mi przeszkadza, widzę. Na jedną turę mógłbym to zablokować. Ale czekajcie. Kurde, nie wiem. Chciałbym go zaatakować, ale no... Nie chcę też tylu punktów stracić, więc po prostu... nie zjedzie mi całego HP. Więc tym mogę po prostu tego zaatakować. A... moim ziomeczkiem wyjdziemy chyba tutaj. Wyszedłbym tam na dół, ale tamten znowu mocno mi mógłby go pocisnąć. A ja chciałbym, żeby on jeszcze trochę żył. Więc po prostu zrobimy to tak. Ale kiedy da mi te moje piękne karty, które ja bym chciał, to wtedy powiem wam, że możemy go ładnie zjechać, bo ogólnie to jest tak, że jak tylko mi padną dobre karty, to ja już jadę. Ja już pięknie, pięknie jadę. Zablokowałem te dwie tutaj najpotężniejsze jego. Tą w sumie mógłbym jakoś zniszczyć. No patrzcie, ten to się bufa jak nie wiem co. Ale na serio mnie zjedzie. No pyknął mi tu. I widzicie, właśnie ten dostał szału. Ma aż tutaj 4 punkty teraz. Wof, wof. So much OP. Będę miał teraz 6 punktów ruchu. Aha, ale on nie ma latających istot. Kurde, co to jest? Nie, co to jest? Dobra, on mnie teraz tutaj nieźle pocisnął. Ale. Ja coś muszę zrobić, żeby teraz go zablokować. Mógłbym w sumie pociągnąć tą kartę, ale to mi jakoś nic, niespecjalnie mi coś da. Tego tutaj rozwalę. Co to dostała? Aha! Gdy wroga jednostka... gdy jednostka wroga ginie, to ten dostaje szał, więc pociśniemy też chyba tego. A debil mi oddał! A to szmata. Czekajcie, tutaj sobie rozwiniemy to. I... damy tutaj naszą maciorę. Naszego Malfighta. Po prostu musimy się do cholery bronić. Chociaż wreszcie latacy mogą atakować jednostki znajdujące się na tym szeregu. Ciekawie. Ale to mi jest na razie niepotrzebne. Dobra, no to co? To zakończ turem, bo nie mam ogólnie co zrobić. Gram w tą grę bardzo krótko, więc po prostu profesjonaliści na pewno by mnie zjechali, bo pewnie mam tu mega dużo możliwości. I co on robi z moją talią?
Co on właśnie zrobił? O ty szmatławcu, on zajrzał do mojej talii. A to pedał. No i patrzcie, on teraz wie co zrobić. Ja też chcę taką kartę. Patrzcie, on. Jezu, tak się wychylał. A jak dostanę moje karty do ręki, to właśnie to coś. Ej, o co to chodzi teraz? Nie, takie szarawe się coś zrobiło. Zabił mi tam. Ale widzicie? Widzicie? Tutaj ten się ładnie wybostował. Znaczy wybostował, co ja to powiedziałem. Ładnie się tutaj wychilał, że tak powiem. I to jest właśnie bardzo fajne. Bo ma aż 5 tutaj tego gubięta. Tego pięknego ataku, więc mógłbym no go jakoś tam podniszczyć. Ale, co ja muszę zrobić? Muszę się w każdym bądź razie wybronić. Tylko teraz nie wiem jak to zrobić, bo mam tylko 7 ruchów. A ja mam karty, dzięki której mógłbym sobie, wiecie. Czekajcie, mógłbym się też chwilić za 2. Ten, Jezu, on aż 9 punktów zada. Kurde, nie wiem jak to teraz zrobić. Ten ma szał, nie ma szał, ale jest niewrażliwy na odwet. Musiałbym go jakoś przyblokować, żeby mi moja dobra karta wpadła, ale muszę też stąd. Czekajcie, co to jest? A to jest to z tą latającą istotą, to nie, więc po prostu musiałbym wyjść tym tutaj na te dwie, bo te dwie ładnie jadą. Tak, wtedy nie zjedzie mi na jeden raz. Mam jeszcze 3 punkty ruchu. Mógłbym albo tą sobie tutaj uleczyć, albo wyjść i zablokować któryś z jego ataków. Chyba ten tutaj zablokuje, a tą po prostu go ładnie piznę i ma tyle samo HP co ja. Dobra, oddamy mu ruch. On to mógłby teraz chyba nawet skończyć. Jeżeli by mu jakąś zarobistą kartę teraz zabrało, to on by to mógł skończyć na la. No i patrzcie, skąd on ma te cholerne karty, co to jest? Patrz, no zyskujesz jeszcze 2 ruchu, no ja pierdzielę, dlaczego ja tych kart nie mam? Widzieliście to teraz? Czy wy to do cholery widzieliście? Ładnie mnie pojechał, ładnie, no po prostu masakra. Moje elo mi spadnie jak zwykle. Ale pewnie po skończeniu nagrywania tego odcinka. No znowu głupia karta, nie chcę jej. Po skończeniu nagrywania tego odcinka pewnie da mi coś. To znaczy zagram meczyk i pewnie wygram. Stan z życia. No i co ja tu mogę dać? Mam tylko. Nie, bo przegram to, przegram to. Nie mam moich tych. Moich tych badziewi, co szału dostają, kiedy się nie leją, kiedy się nie zabijają. No i co ja tu zrobię? No nic nie mogę zrobić. Nie chcę. To ma tylko jeden ruch, więc mógłbym to użyć. Okay. Ale znowu straciła swoje piękne efekty, więc tej nie rozwalę. Niestety. Nie no, mogłem w sumie tą rozwalić teraz. Teraz to trochę spieprzyłem. Ta leci za 3, ta leci za 4, więc po prostu musimy zablokować ruch od tego. I tam nie odda. Nie oddała. Grubo. I co ja to teraz mogę zrobić? Nic. Nic nie mogę zrobić. Ta znowu tutaj na górze szału dostanie, ale będzie miała tylko 2 HP. Kurde, dlaczego jak nagrywam to... Fajnie. Fajnie, i teraz mi to... Ej nie, to już jest koniec.
Mówiłem, że to koniec. Jezu, jak on to skończył. Minus 25 elo. Ale mam dalej ponad 100. Ogólnie to lecimy do 1 elo. Kurde. No niestety, no nie udało się. No gram jak pipa. Ogólnie to muszę tą grę bardziej jeszcze ogarnąć. Jeszcze bardziej. W każdym razie, jeżeli chcecie zagrać ze mną przeciwko mnie, no to zapraszajcie do przyjaciół. X, Chino X, ale to pewnie już tam gdzieś sobie czytaliście. I czekajcie, coś tu mamy. Odlokowałeś prawie jak champion. Wygraj grę, nie tracąc przy tym ani jednego punktu zdrowia swojego bohatera w rozgrywce rankingowej. Wow. Dobra. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki wielkie za obejrzenie. Fabkujcie, komentujcie, subskrybujcie, co wam się tam żywnie podoba. No i do następnego odcinku. Cześć, trzymajcie się.